to jest na pewno dla mnie wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila, którą na pewno będę gdzieś tam wspominała najbliższe miesiące. Na pewno będzie to coś, co będzie motorem napędowym dla mnie w najbliższych właśnie miesiącach. W następnym ogólnie miesiącu mamy starty na Mistrzostwach Europy w Monachium. To będzie następny mój cel, który będę chciała zrealizować. Tak jak tu pokazała moja forma, jak właśnie zapowiadałam wcześniej, to, że mogę wejść do finału na Mistrzostwach Świata, później zapowiadam, że mogę wejść do ósemki na Mistrzostwach Świata. Tak też się właśnie stało. Także mam nadzieję, no i czuję to gdzieś tam właśnie w głębi siebie, że będę mogła walczyć o medale na Mistrzostwach Europy. To mój następny cel. Wracając do tego, co mówiliście, no to na pewno bardzo się cieszę. Na pewno ta moja droga po kontuzji do powrotu do sportu na wysokim poziomie, na pewno to jest taki fajny drogowskaz dla młodych zawodników, i może nie tylko, dla ludzi w ogóle, którzy są na zakrętach życiowych, którzy mają właśnie wątpliwości pewne w życiu. To jest na pewno taki fajny drogowskaz, że warto jest właśnie wierzyć w siebie, w swoje możliwości, w to, że można i w to, że zawsze życie może się właśnie obrócić w taki sposób właśnie, w jaki właśnie chcemy. I tak też się dzieje, bo ja bardzo wierzyłam, że mogę do tego sportu wrócić. I właśnie w tej chwili no, dzieją się rzeczy, które na pewno wielu ludzi by sobie nie wyobrażało wcześniej, bo dla mnie wielkim sukcesem było to, że ja do tego sportu wróciłam, a wszystko, co dostaję teraz w zamian, to jest tak naprawdę wielka nagroda po wielu latach ciężkiej pracy. Ale tak jak wspominałam wcześniej, ta pewność siebie nie jest gdzieś tam właśnie wyssana, tak zwana właśnie gdzieś tam z palcem, tylko jest to coś, co potwierdzało się na treningach tak naprawdę przez ostatnie tygodnie, miesiące. I to dawało mi pewność ku temu, żeby wierzyć, że do tego finału mogę wejść. Powiem tak, no taktyka mojego trenera sprawdziła się w 100%. Powiedział mi, żebym odpuściła kompletnie pierwszą trójkę, bo na bieganie na 3,55 i szybciej nie jestem na razie przygotowana. I trener mi powiedział wprost, że jestem w stanie wygrać właśnie z resztą stawki. Także może szkoda, że nie byłam delikatnie bliżej gdzieś tam właśnie w czołówce, bo na to czwarte miejsce myślę, że było mnie stać, bo później po skończeniu biegu sprawdziłam, że niewiele mi zabrakło do czwartego miejsca, chyba 20 setnych. Więc to, co mój trener właśnie mi powiedział przed startem, to faktycznie się sprawdziło. Tempo tego biegu było niebotyczne, było szalone na pierwszym okrążeniu, więc ja biegnąc z tyłu, tak naprawdę może wielu ludzi myślało, że nie mam siły, ale ja wiedziałam, co robię. Tempo przez większość tego biegu było na pobicie rekordu Polski. Gdzieś tam ja czułam w nogach, że to tempo delikatnie jest właśnie zwalniane na ostatnim okrążeniu, ale stwierdziłam, że nie będę za szybko szła gdzieś tam właśnie do czołówki tej stawki, która właśnie tą ekipę najmocniejszą właśnie goniła, tylko starałam się właśnie rozegrać ten bieg, no tak naprawdę taktycznie. Tak naprawdę we mnie wierzyły osoby nieliczne, to był mój trener, jego cała rodzina, moja rodzina i to był sztab właśnie medyczny, który pomagał mi wrócić do sportu na najwyższym poziomie. Były to też oczywiście moje najbliższe osoby, moi najbliżsi przyjaciele, więc te osoby, które wierzyły w tak naprawdę powrót do sportu, było ich niezbyt wiele, na pewno było jeszcze mniej tak naprawdę osób, które wierzyły w taki powrót, jaki jest właśnie w tym ogólnie roku, ale my jesteśmy duetem do zadań specjalnych, więc tak też się zawsze nazywamy. No tak naprawdę my trenujemy po to, żeby zdobywać właśnie medale na najwyższych imprezach, także na razie myślę, że w tym roku, daj Boże oczywiście, że będę mogła zdobyć właśnie medal na Mistrzostwach Europy, to będzie dla mnie wielki sukces właśnie w najbliższych latach. Będę starała już się właśnie tak naprawdę przygotować do rywalizacji z tymi najlepszymi na świecie. To będzie na pewno mój cel na najbliższe 2 lata, żeby przeskoczyć ten poziom, jaki teraz właśnie prezentuję i wskoczyć do tego światowego poziomu, a to nie będzie na pewno łatwe, bo tak jak właśnie oglądaliście dzisiaj, no poziom biegu na 1500 jest bardzo, bardzo mocny. My mamy taką właśnie mentalność dzisiaj właśnie w Polsce od wielu, wielu lat, że my nie boimy się tak naprawdę rywalizować z tymi najlepszymi na świecie. Nasi trenerzy są bardzo mocni też tak naprawdę pod względem właśnie taktycznym. To pokazują właśnie wszystkie biegi, że my na papierze nie jesteśmy nigdy faworytami do czołowych miejsc, a bardzo często my kończymy właśnie takie właśnie biegi na bardzo wysokich właśnie miejscach. Także to pokazuje, że nasi trenerzy, nasza polska szkoła treningowa jest na naprawdę najwyższej światowej klasy poziomie.